Jeśli uznajesz, że nasz klimat się zmienia oraz że działalność człowieka jest głównym czynnikiem zmiany, to musisz także przyznać, że ograniczenia emisji węgla powinny zostać nałożone na USA, Chiny i Rosję, bo to najwięksi producenci emisji CO2. Mówi też o tym twój ulubiony polityk, Szymon Hołownia. Dzień dobry. Dzisiaj będzie o argumentach ad hominem. Ad hominem do człowieka. To są po prostu argumenty, które są dostosowane do naszego rozmówcy albo do publiki, jeśli występujemy przed publiką. Czyli używamy takich twierdzeń albo takich, przyjmujemy takie zachowania, działania czy autorytety, które nasz rozmówca zaakceptował albo które sam wyraził. I budujemy nasz argument w oparciu o to, co ktoś powiedział, na co się zgodził. Dlatego mówimy argument dostosowany do człowieka, ad hominem, albo inna nazwa to jest argument ex consensus, czyli z przyznania. Również tutaj mamy wersję pozytywną i negatywną. Pozytywna to taka, że ty powiedziałeś, że trzeba ograniczyć emisję, że zmiana klimatu jest spowodowana przez człowieka i tak dalej. Więc ja korzystam z tego, co ty powiedziałeś, po to, żeby uzasadnić, że trzeba nałożyć jakieś tam ograniczenia emisji węgla na Stany czy Chiny. Wcale nie muszę się zgadzać z tym, że to, że zmiana klimatu jest realna, że jest spowodowana głównie przez człowieka. Korzystam z tego, co ty powiedziałeś, w co ty wierzysz, po to, żeby udowodnić to, co ja chcę. To jest wersja pozytywna. Jest jeszcze wersja negatywna i polega ona na tym, jak możecie się domyśleć, że ja wykorzystuję twierdzenie, które ty powiedziałeś, dwa twierdzenia, albo twierdzenie i działanie, po to, żeby wykazać ci sprzeczność. Ale uwaga, nie po to, żeby cię ośmieszyć, zdyskredytować, jakkolwiek cię jakoś poniżyć, tylko po to, żeby wymusić na tobie zmianę zdania. To jest normalny, racjonalny argument, czy sposób argumentowania. I nie ma on nic wspólnego z ad personam, ale o tym jeszcze za chwilę. W wersji negatywnej argumentu ad hominem bardzo często właśnie realizuje się taktykę reductio ad absurdum, o której już kiedyś wspomniałem. Argumenty ad hominem to jest jeden ze sposobów zredukowania stanowiska przeciwnika do absurdu, czyli sprowadzenia do absurdu po to, żeby wymusić na nim zmianę zdania. Czyli jeżeli przyjmujesz twierdzenie A i B i są one ze sobą sprzeczne, to ja formułuję taki postulat czy wniosek, że nie możesz utrzymywać, że A i B i musisz zrezygnować z tego lub z tego. Nie możesz utrzymywać ich jednocześnie. Weźmy przykład. Oto artykuł portalu Crowd Media o tytule Kompletny odlot TVP, który opisuje, najpierw przywołuje te słynne słowa Grzegorza Schetyny. Musimy strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę. I na łamach wiadomości Michał Karnowski sformułował argument ad hominem, czy też ex consensus wobec Grzegorza Schetyny, powołując się na europejskie wartości, które manifestuje, czy do których przywiązanie manifestuje Grzegorz Schetyna jako euroentuzjasta. Powołuje się na te wartości, które Grzegorz Schetyna manifestuje, czy które deklaruje, i zestawia je z tą wypowiedzią. Czy te wartości, wedle tych wartości, jak mniemam, chodzi o to, że powinniśmy szanować drugiego człowieka, nawet jeżeli się z nim różnimy, powinniśmy dialogować, odnosić się do ciebie z szacunkiem, tolerować się, no i różnić się pięknie, nie? Przede wszystkim człowiek, później poglądy. No i skoro tak, no to Grzegorz Schetyna, który z jednej strony deklaruje takie wartości, a z drugiej strony formułuje taką, nie wiem, tyradę, atak na partię rządzącą, no to w takim razie Grzegorz Schetyna nie może utrzymać tego działania konsekwentnie z twierdzeniem. I teraz Michał Karnowski formułuje ten argument po to, żeby albo zmusić Grzegorza Schetynę do tego, żeby jednak wycofał się z tych deklaracji o europejskich wartościach, lub, co wydaje mi się bardziej prawdopodobne, żeby wymusić na nim odwołanie tych słów, czy przeproszenie, czy pokazanie, że jednak za dużo sobie pozwolił. Kurde, nie mogę. Czyli mamy tutaj do czynienia z argumentem ad hominem. Karnowski wcale nie pokazuje, że PiS nie jest, jak to było, szarańczą, która siedzi na zdrowym drzewie polskiego państwa. Wcale tego nie pokazuje. Pokazuje tylko, że Grzegorz Schetyna, skoro deklaruje takie wartości, to nie może wygłaszać publicznie takich twierdzeń.
I uwaga, tu jest zasadnicza różnica pomiędzy ad personam a ad hominem. Jeśli używa się argumentu po to, żeby ośmieszyć przeciwnika, czyli mówi się, nie wiem, pan sam sobie zaprzecza, jak pan może poważnie występować w telewizji, nie? To jest ad personam. Wykazuję sprzeczność i używam tej sprzeczności, żeby kogoś zaatakować, to wtedy mamy ad personam. Weźmy taki przykład teraz nie z naszej sceny politycznej. That your family has taken. I mean, your brother made money in Iraq, millions of dollars. Your other brother made a fortune, and it's all through you, Joe. And they say you get some of it, and you do live very well. You have houses all over the place. You live very. To jest specyfika chyba debat prezydenckich, że tam cały czas się przerzucamy ad personam po to, żeby ośmieszyć czy zdezawuować swojego oponenta. Ad hominem wyróżnia przede wszystkim to, jeżeli wykazujemy sprzeczność, czyli wersji negatywnej, że chcemy wpłynąć na zmianę zdania naszego rozmówcy, a nie wykazać sprzeczność po to, żeby kogoś ośmieszyć. Na przykład, skoro uznajesz, że towar ma taką wartość, ile ktoś za niego chce zapłacić, to nie możesz optować za płacą minimalną czy studiami publicznymi. Dobrze, schemat argumentu w wersji negatywnej, czyli wtedy, kiedy wykazujemy sprzeczność w poglądach przeciwnika i chcemy wymusić na nim zmianę zdania, wygląda w ten sposób. Przesłanka pierwsza. Osoba A twierdzi X oraz twierdzi Y. To może być też zamiast stwierdzenia jakieś zachowanie. Osoba A twierdzi A, twierdzi X, a robi Y. Nie ma znaczenia. Przesłanka druga. X jest sprzeczne z Y i wniosek: osoba A powinna porzucić X lub Y. To jest dość proste. Pisał też o tym Schopenhauer. Wersję negatywną opisywał w ten sposób. Argumenta ad hominem lub ex consensus. Przy każdym twierdzeniu przeciwnika musimy badać, czy ono w jakiś sposób, choćby tylko pozornie, nie znajduje się w sprzeczności z czymś, co powiedział przeciwnik lub przyznał wcześniej, bądź też z regułami jakiejś szkoły, sekty, którą on pochwala i aprobuje, lub z postępowaniem zwolenników tej sekty, choćby nawet zwolenników nieszczerych i pozornych, bądź wreszcie z jego własnym sposobem postępowania. To jest negatywna wersja ad hominem. Pozytywna, jak już słyszeliście, polega na tym, że używamy tego, na co przeciwnik przystał, albo na to, jak się zachowuje, na to, jakie poglądy deklaruje, po to, żeby uzasadnić swój argument. No i zobaczcie tego mema. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to nie powinieneś głosować na partie optujące za aborcją. Zatem, ktoś może sformułować taki argument do chrześcijanina, czy do kogoś, kto, nie wiem, deklaruje wartości chrześcijańskie, czymkolwiek są, wcale nie przyjmując tych chrześcijańskich wartości. I ten argument będzie mocny. I wcale nie trzeba przyjmować tych wartości. Można uważać je za nie warte w ogóle uwagi. Natomiast jeżeli nasz rozmówca uważa je za ważne, to ten argument będzie dla niego ważny. I w tym sensie argument ad hominem czy ex consensus dostosowuje argument do tego, co robi, co mówi, jak się zachowuje nasz przeciwnik czy nasz rozmówca. Schemat argumentu ad hominem w wersji pozytywnej wygląda w ten sposób. Osoba A twierdzi, że X. Przesłanka druga. Jeśli ktoś twierdzi, że X, to musi także przyjąć Y, czy musi, nie wiem, podjąć działanie Y, nieważne. I wniosek: osoba A powinna uznać, czy robić Y. Schopenhauer pisze o pozytywnym ad hominem tak. Jako dowód swojej tezy można stosować również przesłanki błędne, mianowicie wtedy, gdyby się przeciwnik nie zgodził na prawdziwe, bądź dlatego, że nie uznaje ich słuszności, bądź też, bo widzi, że nasza teza zaraz by z nich wynikła. Należy wówczas stosować twierdzenia, które są niesłuszne same w sobie, ale słuszne ad hominem. I argumentować z punktu widzenia przeciwnika ex consensus. Tę taktykę często stosował Sokrates w dialogach platońskich. On właśnie budował najpierw negatywny argument ad hominem po to, żeby pokazać swoim rozmówcom, że niewiele wiedzą, albo że to, co wiedzą, nie trzyma się kupy, że jest nie za dużo warte, bo nie potrafią tego obronić w szturmie jego pytań. I gdy już wykazał sprzeczność, wykazał niewiedzę swojemu rozmówcy, wtedy zaczynał argumentować pozytywnie przy pomocy argumentu ad hominem. Czyli zadawał pytania, najczęściej pytania zamknięte, na które się odpowiada tak albo nie. Pytania są tendencyjne. I tak szył na bieżąco z tego, na co przystał jego rozmówca.
i później używał tych kolejnych przesłanek. Zwykle rozmówcy nie wiedzieli, w którą stronę to zmierza i w końcu, kiedy już tam kilkadziesiąt razy powiedzieli tak, nie, oczywiście i tak dalej, w końcu Sokrates doprowadzał ich do punktu, w którym musieli uznać jego przekonanie. Zobaczcie przykład. Weźmy sobie fragment dialogu Hippiasz, Hippiasz większy, i tutaj Sokrates właśnie robi coś takiego. Najpierw w dyskusji z Hippiaszem chłopaki dyskutują sobie o Odysei i Iliadzie i Hippiasz stawia takie twierdzenie, że Achilles jest prawdomówny, prosty, a Odyseusz jest obrotny i fałszywy, czy że Homer maluje go w ten sposób. No i zaczynają dyskutować, no i gdy Hippiasz stawia taką tezę, Sokrates zaczyna zadawać mu pytania. Najpierw po to, żeby pokazać mu, że doprowadzić go do sprzeczności, do momentu, w którym musi odwołać swoją tezę i dopiero później wtedy będzie budował pozytywny argument ad hominem. No ale najpierw Hippiasz stawia tezę, że Achilles jest prawdomówny, prosty, piękny, odważny, że tak go maluje Homer, a z kolei Odyseusz jest ten przebiegły, fałszywy, obrotny. No i Sokrates zaczyna zadawać pytania. No i z czasem w tych pytaniach wychodzi, że ludzie fałszywi to jednak są ludzie obrotni. Później zadaje kolejne pytania, pokazuje na przykładach. Hippiasz zgadza się na to, że fałszywi to są również ludzie zdolni, że żeby być fałszywym trzeba być zdolnym. Później z kolei Sokrates znowu przez pytania pokazuje mu, że być zdolnym to tak naprawdę być mądrym. I Hippiasz też na to przystaje. W końcu doprowadza do tego... W końcu doprowadza do tego, że Hippiasz przyznaje, że Odyseusz tak naprawdę, chociaż był fałszywy i obrotny, był mądry, roztropny i prawdomówny, czy rzetelny, jak to mówią. I to jest ten moment, kiedy Sokrates doprowadza do sprzeczności Hippiasza. W tym momencie Hippiasz w jakimś sensie się poddaje i tutaj Sokrates rozpoczyna swój pozytywny argument ad hominem, który jest odwrotny, jego teza jest odwrotna wobec tezy Hippiasza, to znaczy, że to Odyseusz jest lepiej namalowany w Odysei niż Achilles w Iliadzie, że Homer go po prostu lepiej przedstawia. No i tutaj zaczynają się oczywiście problemy, bo Hippiasz się z tym nie zgadza i Sokrates znowu zaczyna swoje zadawanie pytań. No i w ten sposób Sokrates doprowadza go do wniosku, że jednak lepszy jest Odyseusz, który celowo kłamie, który jest przebiegły, przemyślał wszystkie taktyki, wszystkie scenariusze i działa roztropnie, że wprowadza przez swoich przeciwników w błąd po to, żeby coś z tego wynikło, czyli kłamie celowo, niż Achilles, który jest taki prawdomówny, nieskalany i nawet jak kłamie, to kłamie przez przypadek. W ten sposób Sokrates doprowadza swojego rozmówcę do tego, że skoro zgodził się na te wszystkie pytania, to musi się też zgodzić na to, co na jego tezę. Inny kwiatek argumentu, negatywnego argumentu ad hominem, który może przypominać argument ad personam, ale raczej jest tutaj jednoznacznie użyty. Mamy tutaj reportaż TVP Info dotyczący Sławomira Mentzena z Konfederacji, w którym przywołuje się jakiś tam tweet pana Mentzena, w którym pisał o chytrych babach i chytrych Januszach, którzy sprzedają swoje głosy rządowi za swoje własne pieniądze, który oddaje im tam to, część z tego oddaje im w zasiłkach tam socjalnych, czy w tych tarczach antykryzysowych dla przedsiębiorców. I niżej w tym reportażu czytamy, że redaktorzy TVP dotarli do tego, że Sławomir Mentzen sam pozyskał ponad 40 tysięcy zasiłku dla swojego przedsiębiorstwa, które prowadzi. Prawdopodobnie chodzi o te tarcze antykryzysowe. No i jest tutaj sformułowany taki argument, taki postulat, że Sławomir Mentzen jest niespójny w swoich poglądach, natomiast mamy tutaj też postulat tego, że czy taką można powiedzieć insynuację, że może jednak te programy, zasiłki, tarcze wcale nie są takie złe, skoro nawet największy krytyk i szyderca tych programów sam z nich korzysta. I mamy tutaj właśnie argument ad hominem, który można właśnie tak sformułować,
że ktoś mówi, że te programy pomocy, wsparcia są niekorzystne, a sam z nich korzysta, więc w takim razie to, co mówi, chyba jednak nie jest słuszne. Dobrze, zobaczyliście kilka przykładów argumentów ad hominem, pozytywnych, negatywnych, jaka jest różnica z ad personam. No to teraz, jak je oceniać? Wyróżnia się dwa kryteria, bardzo proste. Właściwie jedno kryterium jest do argumentu pozytywnego i jedno kryterium do argumentu negatywnego. Jeśli chodzi o ten drugi, to trzeba rzeczywiście sprawdzić, czy zachodzi ta sprzeczność postulowana w argumencie między jednym twierdzeniem a drugim, czy między jednym twierdzeniem a zachowaniem, czy autorytetem, który się przyznaje. Czy rzeczywiście jest to sprzeczność, bo może jest to tylko pozorowana sprzeczność, tak jak pisał o tym Schopenhauer, choćby tylko jakaś tam domyślna czy naciągana sprzeczność, pozorna sprzeczność, którą można przedstawić tak, że wcale pozorną się nie wydaje. No i na przykład Sławomir Mentzen mógłby obronić się w ten sposób, czy mógłby ocenić, podważyć, odpowiedzieć na ten argument sformułowany przez TVP Info w ten sposób, że nadal uważa, że ten obecny system wspierania przedsiębiorców w kryzysie nadal jest, nie wiem, szkodliwy czy nieefektywny, ale skorzystał z tej pomocy, bo nie było innej alternatywy pomocy. Wziął taką pomoc, bo taka była, ale nadal uważa, że ta pomoc jest nieefektywna, czy nieoptymalna, że on widzi inny sposób, jak mogłaby funkcjonować. W tym wypadku prawdopodobnie zwolnienie przedsiębiorców ze wszystkich podatków byłoby bardziej efektywne, bo nadal pomogłoby zaoszczędzić podobne albo większe pieniądze, a w dodatku nie uruchomiałaby tej aparatury państwowej, która teraz daje obywatelom pieniądze. W ten sposób mógłby się obronić. Widzicie, że wcale tu nie ma sprzeczności. Można powiedzieć, pobieram 500+, bo dobrze, że jest chociaż to, natomiast wierzę, że lepszy sposób wspierania rodzin byłby możliwy. Nie ma tu sprzeczności. No i drugi warunek, właściwie drugie kryterium, które się odnosi do argumentów pozytywnych, jest takie, na ile uzasadnione jest to przyjęte wcześniej przez rozmówcę twierdzenie, czy jakieś zachowanie. Czy jeżeli ja powiedziałem A i z tego A wynika B i ktoś mi mówi, skoro twierdzisz A, to musisz też przyjąć B, to zanim przyjmę B, mogę się zastanowić, czy czasem A mogłoby zostać odrzucone. Czy ja na pewno muszę się upierać przy A. I to na przykład mógłby zrobić Hippiasz. Zamiast zgadzać się na wszystkie pytania Sokratesa, które później doprowadziły go do wniosku, którego nie chciał przyjąć, mógłby na przykład wtedy powiedzieć, albo w momencie, kiedy zorientował się, w którą stronę to zmierza, wiesz co, Sokratesie, jednak nie zgadzam się na to, że na przykład fałszywość jest pewną zdolnością, albo że zdolność z konieczności jest mądrością. I w ten sposób mógłby przeciąć, powiedzmy, ten łańcuch tych twierdzeń, na które się zgadzał, mógłby je przeciąć wcześniej, powiedzieć, że jednak się na to nie zgadza i w związku z tym wcale nie musi przyjmować twierdzeń, które z tego wynikają. Jeszcze jedna uwaga a propos tej sprzeczności. Sprzeczność może zachodzić nie tylko między twierdzeniem A i B, ale może zachodzić także między twierdzeniem A a zachowaniem B. Albo między twierdzeniem A autorytetem B, który na przykład głosi pewne twierdzenia, które są sprzeczne z A. Więc w ten sposób na przykład można powiedzieć, uznajesz za eksperta profesora Zielińskiego, a sam się zaszczepiłeś? Albo sam palisz papierosy, a mówisz, że palenie jest złe? Czyli sprzeczność między działaniem a twierdzeniem. Ciekawe, że to właśnie to takie doświadczenie, czy odwoływanie się do czyjegoś zachowania celem wykazania jakiejś sprzeczności, czasem jest przez nas uważane jako przesłanka do mocnego argumentu, a czasem jest przez nas uważane jako sprzeczność. No bo weźcie taki przykład. Uwielbiam ten przykład, on zawsze wzbudza wiele dyskusji ze studentami. Ciekaw jestem, jak wam się spodoba. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że matka mówi do córki: córeczko, nigdy nie pal papierosów. Sama pali papierosa. No i córka formułuje argument ad hominem. Mamo, sama właśnie odpalasz papierosa, a mi mówisz, żebym nie paliła? No i co? Powiecie, że to jest mocny argument, czy nie? Córka ma słuszność, czy nie? A wyobraźcie sobie, idziemy krok dalej, replikę mamy, która mówi: córko, właśnie dlatego, że sama paliłam przez 30 lat, mogę ci powiedzieć, nie pal,
bo mam to doświadczenie, które mi mówi, jak to niszczy zdrowie, jak to uzależnia, jak to później wszystko śmierdzi i tak dalej, i tak dalej. I właśnie dlatego, że paliłam, to mogę ci powiedzieć, żebyś sama nie paliła. No i co? Jakbyście odpowiedzieli na taki kontrargument? Czy to jest z bijatem krytykę ad hominem? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie o takim argumencie. Ciao.